No dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu dwutygodniowym. Czytanie jest oczywiście na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 26 sierpnia, nie sierpnia, sierpnia, dobrze, sierpnia do 8 września 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, także bierzcie po prostu to, co jest dla Was, resztę zostawcie i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc, Wenus, który zawsze możecie sobie sprawdzić, żeby dopowiedzieć pewne sprawy albo usłyszeć coś innego, jeżeli to czytanie akurat z Wami nie rezonuje. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. No i kochani, pamiętajcie o łapeczkę w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry, moje drogie lwy, Wam bardzo dziękuję za całe Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. I już nie przedłużam, lecimy z Waszym czytankiem. Co się będzie działo wewnątrz Was? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. I zobaczmy sobie karty wyroczni. Ważka, kocham tą kartę, żyj pełnią życia. Żyj pełnią życia. Tak jest. Piękny przekaz, moje drogie lwy. Talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? No tak, lwy w swojej energii, król buław, energia pasji, energia działania, energia bycia w centrum uwagi, dobrego samopoczucia, przypływu sił, wigoru, namiętności, nieskończonych możliwości, bycia liderem. Kochani, jesteście w swojej energii, nie ma rzeczy niemożliwych dla Was, wszystko jesteście w stanie osiągnąć, będziecie czuć w sobie siłę, taką pewność siebie, wiarę w swoje możliwości i z uporem, z pewnością siebie, z odwagą będziecie kroczyć swoją ścieżką, będziecie robić swoje, będziecie sięgać po swoje, to co Wam się należy, to czego pragniecie i to co chcecie zrobić, kochani, i będziecie bardzo mocno przyciągać też do swojego życia. Ja wiem, że to jest energia męska, ale w energii buławowej jest właśnie dużo tego magnetyzmu, bardzo mocno. Zarówno królowa, jak i król buław mają to w sobie, że działają z taką siłą właśnie lwa, energią pewności siebie, króla dżungli, ale jednocześnie właśnie no tutaj ta nieskończoność też mi się pojawia, więc nieskończone możliwości będą do Was płynąć dzięki temu. Zobaczmy tego króla buław. Przychodzi mi na myśl jeszcze słowo sława. Jeżeli chcecie osiągnąć sławę w jakiejś kategorii, jest to dla Was dostępne w najbliższym czasie, także warto działać. Wow, król, królowa buław. Piękna równowaga między męską a żeńską energią wewnątrz Was, ale też mi się pojawia diabeł, okej. Okay. I szóstka buław, wow, świat, czwórka buław, trójka kielichów, wieża. Kochani, pokazuje mi się też bardzo mocno jakaś relacja. Dobra, zacznę od tego, co czuję, że jest wewnątrz Was. To jest dobry czas, żeby pokonać swoje demony. Tak jak powiedziałam, bardzo duża równowaga pomiędzy męską a żeńską ognistą energią wewnątrz Was. Macie szansę, kochani, pokonać jakieś swoje uzależnienia, wprowadzić zdrowsze nawyki, zadbać o pewność siebie, porzucić prokrastynację, porzucić jakąś niepewność, porzucić jakieś więzi, które Wam nie służą. Macie szansę, kochani, zakończyć w nadchodzących dwóch tygodniach wszystko to, co Was w jakikolwiek sposób ogranicza. Czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie. Po to, żeby pójść po jakiś sukces, po to, żeby zbudować coś szczęśliwego, po to, żeby osiągnąć coś, czego pragnęliście. Kochani, to jest moment przełomowy dla Was. Jakieś marzenia się Wasze spełniają i jest szansa, żeby podjąć jakieś ważne decyzje w Waszym życiu. I te decyzje zostaną z Wami na dłużej, bo tak jak mówię, tutaj zrywacie z nałogami, zrywacie z jakąś z czymś, co Wam nie słyszy, przeciwstawiacie się swojemu ego po to, żeby właśnie sięgnąć po więcej. Część z Was może się gdzieś przeprowadzać, część z Was może właśnie zyskać jakąś sławę, część z Was może budować nowy związek, część z Was, kochani, może budować dom. Także, kochani, nie ma rzeczy niemożliwych dla Was w nadchodzących dwóch tygodniach. Macie szansę naprawdę bardzo, bardzo dużo przetransformować, zmienić i z odwagą sięgnąć po to, czego pragniecie. Ale kochani, też pojawia mi się właśnie tutaj jakaś relacja bardzo mocno, że jakaś relacja ulegnie ogromnej transformacji. Dla części z Was, jeżeli jest to relacja jakaś toksyczna, trudna, jest tutaj szansa
właściwie ja nie czuję tutaj zakończenia tej relacji, właśnie tylko tu jest bardzo mocno taka energia transformacji, że uda się z kimś dogadać, uda się porozumieć, uda się nawiązać więź. Dla części z Was, jeżeli jesteście w relacji bardziej takiej seksualnej, namiętnej, jest to jakiś romans, ma on szansę przekształcić się w coś trwałego. Dla części z Was ktoś nowy może pojawić się w Waszym życiu i tu będzie właśnie ta energia bardzo mocno ognia. Ogień, także dużo ognia. Ale widzicie, ten ogień daje szansę na zbudowanie trwałej relacji, więc dla części z Was może to być początek nowej, trwałej relacji w Waszym życiu, moje drogie lwy. Więc wow, piękna energia. Na dzień dobry, bardzo ognista, ja już czuję właśnie ten ogień w sobie przy Waszym czytaniu, więc zapowiada się bardzo fajny czas, zresztą Dragonfly, dragon, tak? To też taka, mimo że jest to energia powietrza jako ważka, to też tutaj jest dużo tego ognia. Ach, pięknie, właśnie powiem Wam, że byłam niedawno tam w okolicach Malagi w Andaluzji, w Hiszpanii, dlatego tak trochę mało się działo na kanale i tam latały takie piękne czerwone ważki i one zawsze właśnie miały w sobie tak dużo tej energii tego ognia, bo były takie naprawdę ognisto-czerwone. Ja w Polsce takich nie widziałam, mimo że widziałam bardzo dużo ważek w swoim życiu, ale tam były takie ognisto-czerwone i tak teraz mi przyszło na myśl właśnie, że Wy możecie być taką ognistą, czerwoną ważką. Możecie też widzieć czerwone ważki na swojej drodze. To też będzie dodatkowe takie przesłanie, że właśnie macie podążać jakąś drogą swojej pasji, namiętności, że macie w coś wejść. Więc weźcie jak czujecie, ale czułam, że to musi teraz wybrzmieć, więc tyle Wam mówię. Dobra, co z zewnątrz? Zobaczmy. Kurde, lew, siła. Możecie poznać drugi ognisty znak, kochani. Ktoś ognisty może też wkroczyć do Waszego życia, ale siła to też ogromna siła wsparcia, siła pomocy, siła nieskończonych możliwości, siła naszych przodków, naszych opiekunów, którzy wspierają w nas w osiągnięciu tych nieskończonych możliwości. Po raz kolejny ta nieskończoność mi się tutaj pojawia, więc faktycznie może się też wydarzyć coś, co wzbudzi Was tą siłę tego lewa, co wzbudzi w Was tą namiętność, co wzbudzi w Was tą odwagę, żeby zadziałać, żeby ruszyć w jakimś kierunku. Zobaczmy tą kartę siły. Możecie poznać drugiego lwa po prostu też. Umiarkowanie. Nie, za dużo wyleciało, za dużo, nie biorę. Ach, trójka mieczy, okej. Dziewiątka kielichów, siódemka pentakli, piątka mieczy, dokładnie, siódemka buław, o to chodzi, as buław, królowa kielichów, słońce, pięknie. Moi drodzy, przede wszystkim bardzo mocno widzę tutaj jakieś wsparcie, jeśli chodzi o pomoc. Ale też czuję, kochani, że ktoś może potrzebować Waszej pomocy. Także to może być takie dwuznaczne, że dla części z Was, jeżeli jest jakieś rozczarowanie teraz w Waszym życiu, przychodzicie jakiś trudny okres, może straciliście kogoś, coś w swoim życiu, to pojawi się ktoś, kto okaże Wam wsparcie, okaże Wam pomoc w tym trudnym czasie i pomoże odzyskać siły. Ale to może być też potencjalnie osoba, która przyjdzie do Waszego życia, która już jest w Waszym życiu i która przychodzi jakiś trudny okres i będzie potrzebowała Waszego wsparcia, więc weźcie to jak czujecie, w zależności w którym miejscu się znajdujecie, ktoś tu będzie wsparciem dla kogoś. Ale kochani, w ten sposób też możecie poznać kogoś, właśnie ktoś pomoże Wam w trudnej sytuacji, Wy pomożecie komuś w trudnej sytuacji i w ten sposób może nawiązać się właśnie tutaj jakaś nowa znajomość, nowy romans. Kochani, w związkach, które już istnieją, faktycznie tutaj z trójką mieczy jest jakiś rodzaj bólu do przepracowania, ale nie wiem czemu ja czuję, że to jest ze strony tej drugiej strony, że to nie jest Wasze do końca. Może ktoś tu ma jakieś obawy przed zdradą, ktoś ma jakieś swoje lęki, że zostanie porzucony, że zostanie zdradzony. Ewidentnie, kochani, coś takiego mi się tutaj pojawia, ale coś może wydarzyć się w nadchodzących 2 tygodniach, jakiś rodzaj eventu, gwarancji, słów, które padną, jakiegoś Waszego zachowania, ogólnie jakiejś takiej przemiany, ale też, kochani, takiego głosu z góry, który sprawi, że ta osoba gdzieś tam odzyska wiarę, że czas pójść właśnie do przodu. Ale mówię, to też może być Wasze. Coś wydarzy się, mam wrażenie, że coś się wydarzy trochę niespodziewanego. Jakiś rodzaj umocnienia relacji, jakiś rodzaj słów, które padną, jakiś rodzaj wydarzenia, które sprawi, że stanie się jasne, kim dla siebie jesteście. Czy przychodzi się teraz trudny okres, czy to jest na razie romans, czy to jest jakaś taka przelotna znajomość, czy to jest ktoś nowy, kto wkroczy w Wasze życie. Stanie się jasne to, że w jakiś sposób jesteście dla siebie przeznaczeni, że jesteście
jesteście swoim szczęściem. I tutaj, kochani, otworzy się tak jakby nowy rozdział w waszym życiu, prowadzący do stabilizacji, prowadzący do pogłębienia relacji. Dla części z was, kochani, tutaj mówię, może pojawić się ktoś, kto sprawi, że znowu odzyskacie wiarę w miłość, kto rozbudzi waszą namiętność, kto sprawi, że zechce wam się znowu żyć. No i tak. No i ta siła tutaj wzrośnie, ta pewność siebie wzrośnie. To jest, kochani, coś przeznaczone wam. Także czy to jest związek, który już istnieje, czy to jest związek, który pojawi się dopiero w waszym życiu, będzie on bardzo ważnym elementem waszej transformacji. No, rycerz pentakli, to jest coś konkretnego, co przyniesie wow, dwójka kielichów. No i głupiec. Tak, zdecydowanie. Dla części z was, mówię, jest to nowa osoba, która wkroczy dopiero w wasze życie, ale dla części z was jest to kwestia transformacji relacji, w której obecnie jesteście, pogłębienia tej relacji, większego takiego spojenia, spalenia tego, co już właśnie nie służy, bo mówię, tu jest bardzo dużo tego ognia, więc mówię, że to, co niekorzystne, zostanie spalone po prostu, żeby mogło się ostatecznie rozsypać i będziecie mogli właśnie się przetransformować w taki głębszy, poważniejszy związek, ale też, Jezu, ile tu jest takiej pasji, namiętności, więc może też chodzić o odzyskanie jakiejś pasji, namiętności. Jeżeli, kochani, przechodzicie jakiś trudny okres w związku z namiętnością, seksem, tak, brakiem potencji albo brakiem jakiejś chęci, tak, czy oziębieniem po prostu tej energii seksualnej między wami, zdecydowanie zostanie to bardzo mocno podbite w tym nadchodzącym czasie i poczujecie powrót wigoru, powrót tej namiętności, powrót pasji. Gorąco się zrobiło, moje drogie lwy, bardzo gorąco. Dobra, lećmy do tych związków, chociaż już długo o tym gadaliśmy, ale okej. Księżyc. Księżyc mówi o tajemnicach, mówi o niepewności, mówi o iluzjach, ale też mówi bardzo mocno o tym, że coś może dziać się wieczorową porą, nocą, zwracajcie uwagę na swoje sny i też bardzo prosi o tym, że, o to, żeby podążać za głosem intuicji. Zobaczmy ten księżyc. Ja mam wrażenie, że tutaj coś zostanie wyjaśnione między wami bardzo mocno. Może właśnie jakaś tajemnica wyjdzie na jaw. Trójka kielichów, pięknie. Kochankowie. I świat. Sprawiedliwość, dziewiątka pentakli i rycerz buław. Pięknie, pięknie. Wiecie co, kochani, ja czuję, że ktoś tu się lękał jakiejś bliskości, ktoś tu się lękał może głębszego zaangażowania, ktoś tu się lękał jakiejś namiętności, może właśnie tego, że zostanie za bardzo oceniony albo że będzie niewystarczający w pewnych kwestiach. Myślę, że tu właśnie o to chodzi, bo tu się rozchodzi wszystko o wasz związek, o waszą relację, o pogłębienie uczuć, wejście na wyższy szczebel. Dla części z was może chodzić o zaręczyny, ślub, małżeństwo, a dla części z was po prostu o jakieś pojednanie, powrót do siebie, równowagę w związku, zakończenie jakiejś trudności. To wszystko jest na horyzoncie. Także to, co było ukryte, to, czego się lękacie i to, czego lęka się wasz partner, zostanie ujawnione w nadchodzącym czasie i przyniesie wam szansę na pójście do przodu. Tak jak widzicie, tutaj jest dziewiątka pentakli. Więcej niezależności, ale więcej też zaangażowania. Rycerz była, więcej pasji, namiętności, kochani. Pojawią się randki, pojawi się głębsza inwestycja, pojawi się wszystko to, czego wam brakowało gdzieś tam, co było zamrożone w jakiś sposób w ostatnim czasie. Kochani, dla części z was możecie gdzieś podróżować za granicę, może się tu szykować jakiś rodzaj niespodzianki, wyjazdu. Dla części z was zdecydowanie kończy się jakiś ważny etap i będzie szansa na nowy, który zbliży was bardziej do siebie, który rozwieje wszelkie niepewności i sprawi, kochani, że znowu poczujecie, że żyjecie, że znowu kochacie, że znowu macie tą pasję, że znowu jest szansa. A dla osób, które są w świeższych związkach, pojawi się tutaj faktycznie szansa na głębsze zaangażowanie, na przetransformowanie relacji, która była być może na początku tylko romansem, w coś bardziej trwałego, bo jednak sprawiedliwość mówi, że jest to relacja karmiczna i jest to relacja, która jest wam przeznaczona, ale sprawiedliwość też mówi o małżeństwie, o ślubie, więc kochani, zdecydowanie wchodzicie tutaj na wyższy level. Okej, zobaczmy, co u moich singli. A singlem wy macie, tutaj jakaś siódemka mieczy. Co to za siódemka mieczy mi się tu pojawiła? Wiecie, siódemka mieczy jest, kochani, kartą kłamcy, oszusta, manipulanta, ale czasami też mówi o naszej energii ostrożności, o energii autosabotażu. Zobaczmy tą siódemkę mieczy. Ogólnie siódemka mieczy często jest właśnie ostrzeżeniem, żeby uważać na to, kto idzie w waszą stronę, ale zobaczmy, pogłębmy sobie tą kartę, zobaczmy, o co chodzi. Paś pentakli, dwójka buław i trójka buław. Czwórka była w król kielichów, as pentakli, okej. No dobra. Wow. Okej. Okay.
Wiecie co, to jest bardzo ciekawa energetyka, bo ewidentnie idzie ktoś do was. Idzie ktoś do was, być może kto trochę jest z dystansu, kogo poznacie podczas jakiejś podróży, ale też możliwe jest właśnie, że jest to jakiś związek na odległość, rodzaj związku na odległość. I wygląda na to, kochani, że faktycznie jest to ktoś nowy, kto wkroczy w wasze życie, kogo dopiero poznacie i z kim faktycznie będzie dużo ognia. Będzie dużo ognia, będzie tutaj szansa na romans. Ale kochani, od razu wam mówię, że ta osoba nie mówi wam całej prawdy, aczkolwiek nie to, żeby miała jakieś złe intencje wobec was, bo ja mam wrażenie, kochani, że ta osoba będzie myśleć o was bardzo poważnie, bo to będzie rodzaj związku, rodzaj relacji, w którym ta osoba zakocha się automatycznie wewnątrz was. Mamy tego asa pentakli, króla kielichów i czwórkę buław. Ta osoba myśli o was w bardzo poważny sposób, bardzo chce się zaangażować i chce z wami budować coś nowego, coś przyszłościowego. Ale mam wrażenie, że tu są jeszcze jakieś nierozwiązane sprawy z przeszłości. Ta osoba może być w trakcie separacji, w trakcie rozwodu, albo kochani, wręcz bym nawet powiedziała, że dla części z was może to być tak, że poznanie was zmobilizuje tą osobę, żeby rozstać się z partnerem, partnerką, z którym i tak jest nieszczęśliwa od wielu lat, tak? Także tutaj możecie wy być takim motorem napędowym do tego, żeby ta osoba w końcu podjęła decyzję o rozstaniu z kimś jest dużo. Tu jest jakiś bagaż, kochani. Tu jest jakiś bagaż i czuję, że jest to właśnie dotyczące jakiegoś związku. Może ta osoba ma jakieś jeszcze nierozwiązane sprawy z byłym, tak? Może chodzić o dzieci, może chodzić o jakieś partnerstwo, także powiem wam tak, nie żeby ta osoba chciała was oszukać, okłamać i tak dalej i chciała was wykorzystać. Nie, ta osoba myśli o was bardzo poważnie i będzie myśleć o was bardzo poważnie, od razu wam to mówię, ale są jakieś sprawy, o których wam nie powie. Od razu. Później myślę, że tak, ale od razu wam nie powie. Dlatego wyskoczyła ta energia siódemki mieczy, bo pewne sprawy po jakimś czasie mogą wam zaskoczyć. Pewne blokady. To wszystko pójdzie do przodu, widzicie? Chociaż widzę, kochani, że będzie to taki rodzaj troszeczkę przeprawy, która może być dosyć trudna, może być z przerwami, aczkolwiek od razu właśnie mówię, że ta osoba zdecydowanie myśli o was poważnie i cokolwiek zrobi, zrobi to z myślą o waszej przyszłości. Siła, no właśnie, to jest ta siła, która pojawia nam się z zewnątrz. Teraz tak patrzę, że ta trójka mieczy tu się pojawiła, że faktycznie to jest ktoś kompatybilny z wami, ktoś przeznaczony, ale w związku z tą osobą też może być jakiś rodzaj rozczarowania, który tutaj nadejdzie, który będzie jakąś takim przystankiem do przyszłości. Wow, arcykapłan, no właśnie, rydwan, wow, no i dziesiątka buław, tak, ta osoba dla was może chcieć właśnie się rozwieść, może chcieć ostatecznie zakończyć jakieś sprawy właśnie z byłym partnerem, z byłym partnerką, po to, żeby być z wami. No i co wy z tym zrobicie, kochani, to oczywiście zostawiam to wam, moje drogie lwy, jak wy tam uważacie, jak wy chcecie. Ale tutaj tak mówię, to jest to dodatkowe wyjaśnienie, że w oczach tej osoby będziecie kimś naprawdę bardzo ważnym. Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Paść kielichów. Pięknie, kochani. Tutaj jakieś sprawy z dziećmi mogą być ważne. Jakieś kreatywne przedsięwzięcia z dziećmi. Może tutaj, wiecie, przedszkole, szkoły się zaczynają, także trzeba będzie jakieś zakupy zrobić, nowe piórniki, plecaki i takie rzeczy. Ale dla części z was może tu jest kwestia po prostu spędzenia na czymś kreatywnym właśnie z dziećmi. Malowanie, rysowanie, jakaś zabawa i tak dalej, i tak dalej. Ale paść kielichów, kochani, to też jakieś przeprosiny, ale też jakieś propozycje. Propozycje ze strony innych. Zobaczmy tego pazia kielichów. Koło fortuny, o ciekawe. Rycerz mieczy. I dziesiątka buław. Mag, siła, król pentakli. Okej. Kochani, dla części z was mogą przyjść niespodziewane przeprosiny ze strony kogoś, kto faktycznie wyrządził wam jakąś krzywdę i spowodował właśnie jakieś trudności. Ta osoba może niespodziewanie się do was odezwać po to, żeby naprawić tę sytuację i zakończyć jakieś właśnie między wami. I tu będzie szansa, kochani, na jakiś nowy początek, wyjaśnienie różnych aspektów, wyjście prawdy na jaw i, że tak powiem, faktycznie rozpoczęcie nowego etapu między wami, który będzie niezwykle ważny. Ale, kochani, dla części z was może przyjść tutaj też jakiś rodzaj pomocy, albo kochani, ktoś może poprosić was o pomoc. Jeżeli w jakimkolwiek aspekcie potrzebujecie pomocy w realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, może coś związanego z finansami, z domem, z tworzeniem czegoś, kochani, ta pomoc nadejdzie. Ale też weźcie to w drugą stronę, że ktoś może niespodziewanie do was się odezwać i poprosić o wsparcie, może finansowe, może jakąś pomoc w przeprowadzce, w jakimś zakończeniu czegoś, w jakiejś ciężkiej sprawie, może
chodzić o, teraz tak myślę, jakieś dźwiganie czegoś, czyli nie wiem, porządki w domu, wyniesienie czegoś, nie wiem, przewiezienie czegoś i tak dalej. Tutaj może być kwestia właśnie pomocy takiej osobie. Ktoś może poprosić was o pomoc i kochani, zdecydowanie tej pomocy tutaj udzielicie, żeby ktoś mógł coś zakończyć, rozpocząć coś nowego. Albo tak jak mówię, tu będzie w drugą stronę, że to wy będziecie potrzebować tej pomocy. Jak najbardziej zostanie ona wam udzielona. Okej, praca i finanse, co tutaj? Szóstka mieczy, pięknie, sprawy idą naprzód. Jeżeli coś stało w miejscu, w końcu ruszy. Jeżeli w związku z jakąś sytuacją odczuwaliście konflikt, jakąś niepewność, nie wiedzieliście co zrobić, zdecydowanie sprawy idą na prostą, tak? Wychodzą na prostą. Wypływacie na spokojne wody. Możliwe jakieś podróże, wyjazdy, przeprowadzki, ale też odnalezienie przede wszystkim rozwiązań, które poprowadzą was dalej. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Siódemka kielichów. Szóstka mieczy. Okej, wy po prostu nie wiedzieliście jakąś decyzję podjąć. Tak, a z buław. Nie wiedzieliście na co się zdecydować. Dla części z was, kochani, mogłyby to być jakieś oferty, mogły być jakieś pomysły, które kiełkowały w waszej głowie, mogły być jakieś propozycje, mogą nadejść różne propozycje i część z was po prostu nie będzie wiedziała co wybrać, albo teraz nie wiecie co wybrać. Jedno jest pewne, w najbliższych 2 tygodniach uzyskacie klarowność, którą ścieżkę wybrać, którą drogą pójść i zdecydowanie podejmiecie pewne działania, które sprawią, kochani, że pójdziecie być może w kierunku jakiejś współpracy. No, szóstka kielichów, mag, pięknie. Także dla części z was tutaj przyjdzie jakaś pomoc, która pomoże wam przepchnąć pewne sprawy naprzód i tutaj może nawiązać się jakaś współpraca z tą osobą, a dla części z was po prostu zastanawiacie się, czy wejść w jakąś współpracę, czy nie. Może tutaj odczuwacie jakąś taką wewnętrzną blokadę, ale to wszystko zostanie wyjaśnione, bo szóstka mieczy też mówi o wyjaśnieniu różnych aspektów, więc jeżeli teraz nie jesteście czegoś pewni, macie wątpliwości, wszystko, czego potrzebujecie, przyjdzie do was. Wszystkie informacje, wszystkie wiadomości, wszystkie wyjaśnienia, dzięki czemu właśnie jakaś współpraca zdecydowanie będzie tutaj możliwa i ta współpraca przyniesie wam naprawdę nieograniczone możliwości. Patrzcie, kochani, dla części z was to może być jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kogo znacie, albo z kim poczujecie taką niesamowitą więź. Razem macie szansę zbudować niesamowite rzeczy, kochani. Razem macie szansę zbudować bardzo stabilną pozycję, zbudować swoje imperium i, kochani, naprawdę sięgnąć po więcej. Więc tu jest niesamowita energia, się dla was otwiera, moje drogie lwy, żeby zrealizować różne przedsięwzięcia, osiągnąć sukces i stworzyć coś naprawdę dużego. To jest to, kochani, to jest to. Dobra, rada, a z kielichów bądź otwarty na nowe, miej otwarte serce na nowe uczucia, na wybaczenie sobie, ale też pamiętaj o miłości własnej, ona jest tutaj niezwykle ważna. Zobaczmy tego asa kielichów na koniec. Jasniecze, kieruj się prawdą, szczerością. Siódemka buław, a właśnie. Wiecie co, tu jest dla mnie informacja, przestań się blokować na to, co jest ważne. Otwórz się na jakiś związek, otwórz się na relacje, ale też otwórz się na jakiś sukces finansowy, który jest dla ciebie istotny. Otwórz się na relacje, które gdzieś tam zaginęły. Otwórz się na wybaczenie, otwórz się być może na powiększenie rodziny, jeżeli jest to dla ciebie jeszcze możliwe i chcesz tego. Tu jest ważne, kochani, żeby przestać się blokować przed jakimś sukcesem, czy to w związku z materią, czy w związku z rodziną, czy w związku z tworzeniem jakiejś relacji, które jest dla was tutaj na wyciągnięcie ręki. Czas po prostu ruszyć w tym kierunku. Może pogłębić swoją wiedzę, może coś naprawić, może coś uleczyć i przede wszystkim konsekwentnie działać do przodu, bo jesteście, kochani, na skraju jakiegoś spełnienia marzeń. Pięknie. Dobra, na koniec pytania i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję wam odpowiedzi na te właśnie pytania. 1, 2 i 3. Dobra, mamy to. Odpowiedź numer 1 brzmi... Dobrobyt. No, ekstra. Odpowiedź numer 2 brzmi: idealny moment. Oczywiście. I odpowiedź numer 3. Moja ulubiona karta, wielkie, szczęśliwe zmiany, ale macie piękne odpowiedzi, moje drogie lwy. Zapowiada się bardzo fajny czas dla was, bardzo udane 2 tygodnie, więc wykorzystajcie tą energię, tej pasji, tej namiętności, tego żaru, tego ognia wewnątrz was, żeby naprawdę stworzyć wiele rzeczy i właśnie, żeby spalić też to, co już wam nie służy, żeby to mogło się oczyścić i żebyście mogli właśnie przetransformować tą energię w coś naprawdę potężnego, tak czuję. Wszystkiego dobrego, kochani, pięknych 2 tygodni, powodzenia i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.